Panie Marszałku, Wysoka Izbo, naszą troską jest to, aby te 50 milionów złotych, które z pieniędzy europejskich funduszy innowacyjna gospodarka nie zostało zaprzepaszczone. Tyle jest przeznaczone na program promocji Polski w krajach Dalekiego Wschodu z przeznaczeniem głównie na Chiny. I jest ścisła korelacja pomiędzy funkcjonowaniem bezpośrednich połączeń lotniczych a ilością ruchu turystycznego, nie tylko przeliczana przez ilość pasażerów. Mamy badania z Małopolski. Od kiedy zostało uruchomione połączenie Kraków-Moskwa, znacznie jest ruch turystyczny, dlatego też podróżują właściciele biur podróży, turoperatorzy, osoby, które są odpowiedzialne także za rozwój turystyki. Dlatego efekt jest mnożnikowy. Dlatego, panie ministrze, moje pytanie jest takie, czy nie powinniśmy w sposób systemowy, powiedział pan, że na razie nie przewidujemy likwidacji połączenia do Pekinu. Te pieniądze są wydane i mamy oczekiwać efektów w przeciągu kilku następnych lat. Czy w sposób systemowy nie powinniśmy doprowadzić do koordynacji działań Polskiej Organizacji Turystycznej i naszego narodowego przewoźnika, aby nie wyrzucać pieniędzy? Dziękuję.